Tak, zawodnicy są powołani z rozgrywek play areny, rozgrywek w piłce 6-osobowej. Te rozgrywki są bardzo rozbudowane w Polsce, bardzo znane w całym kraju i mają wielu, wielu uczestników w całym kraju, w każdym mieście. Rozgrywki są tak skonstruowane, że najlepsze drużyny z każdego miasta awansują ostatecznie pod koniec sezonu do fazy finałowej Mistrzostw Polski. Ta faza finałowa jakby składa się z dwóch etapów. Pierwszy etap to turnieje kwalifikacyjne do finału, czyli można powiedzieć półfinały, w którym biorą udział każdorazowo 32 drużyny, czyli cztery takie turnieje dla 32 drużyn. No i następnie z każdego turnieju cztery najlepsze kwalifikują się do finału Mistrzostw Polski, który no już taki jest dosyć takim eventem znanym, rozpoznawalnym w Polsce, bo no gdzieś tam gości na trybunach wielu kibiców i te drużyny najlepsze rywalizują już o tytuł Mistrza Polski. Wprowadziliśmy w życie akcję, którą nazwaliśmy polowanie na reprezentanta i dotyczyła ona przede wszystkim zawodników, którzy, tak jak powiedziałeś Maćku, nie awansowali do finałów ze swoimi drużynami, czyli wyróżnili się w trakcie sezonu, a nie mieli szansy na występy w fazie tej finałowej. No i dzięki temu udało się, dzięki też pracy ambasadorów Play Areny, udało się zorganizować takie eventy w kilku miastach w Polsce. No i w tym roku odwiedziłem 10 miast w kraju i naprawdę udało się znaleźć kilku zawodników, którzy również dzisiaj mają szansę występów na Euro w minifutbolu. Także myślę, że akcja jest udana i chcielibyśmy ją kontynuować w następnym sezonie. No, trzeba powiedzieć, że to są rozgrywki amatorskie, czyli tak naprawdę nasi zawodnicy są amatorami. Myślę, że można by było z nimi porozmawiać na wiele ciekawych tematów, bo z tego co pamiętam i mamy w swoich szeregach barmana i sprzedawcę i no, wiele tych zawodów wykonują ci nasi zawodnicy, także to są amatorzy, oni oczywiście grają, część z nich gra w klubach również. Najwyższa liga? Chyba czwarta, wydaje mi się, czy to piąty poziom rozgrywkowy, być może ktoś tam ma przeszłość trzecioligową. Natomiast no tak jak mówię, to są jednak zawodnicy amatorscy i cieszy ich gra w ten mini futbol. No i przede wszystkim myślę, że dla nich to jest wielka sprawa reprezentować Polskę w takim naprawdę mocno obsadzonym turnieju międzynarodowym. Także myślę, że warto z nimi porozmawiać na temat. Niby to piłka nożna, ale zupełnie co innego, tak? Tutaj ta piłka sześciosobowa moim zdaniem jest bliższa futsalowi i bardziej, no, bardziej taktyczna, tak? Dużo tutaj jest stałych fragmentów gry, pracy w obronie. No, piłka jednoosobowa jest zupełnie inna, według mnie. A w piłce takiej klubowej, tej okręgowej, na jakiej pozycji występujesz? No środek pomocy, przeważnie defensywny pomocnik, ale to już teraz bardziej z racji wieku. Tak, no widziałem, że grasz na typową dziewiątkę akurat tutaj na mistrzostwach, jesteś czołowym strzelcem. W pierwszym spotkaniu strzeliłeś? Jedną bramkę udało się zdobyć, także teraz cztery, także no cieszę się bardzo, tak? Ale jak już powiedziałem, no, najważniejsze, żebyśmy wygrywali. A jeśli chodzi o codzienne takie życie, pracę, czym się zajmujesz? Na co dzień oczywiście pracuję. Można powiedzieć, no pracuję w agencji reklamowej, no poza tym trenuję, tak jak już powiedziałem, w Mazurze Gostynin. No i już chyba nie ma więcej czasu na coś innego. A taka przygoda dla Ciebie, wysłuchanie hymnu przed tym spotkaniem, na pewno to będzie jakieś takie przeżycie, które nie zapomnisz. No jak najbardziej. Jakby nie było, gramy w reprezentacji Polski i myślę, że dla każdego młodego chłopaka jest to spełnienie marzeń, także super sprawa.